Dzisiaj w kolejnym odcinku naszego programu zapraszamy Państwa na koncert grupy Soma White. Ci z których Państwo, którzy byli na ostatniej metropolii, mieli okazję zobaczyć w klubie Parlament. Dziś w Radiu Gdańsk spotkanie z szeroko pojętą muzyką progresywną. Będzie bardzo melodyjnie. Będzie to twórczość, która, jak mówią sami muzycy, prezentuje tę pozytywną stronę egzystencji. Dziś u nas w Radiu Gdańsk w ramach cyklu Metropolia jest OK w Radiu Gdańsk zespół Soma White. Need it wants you to ignore. He knows you may not like it, so be back for more. Did he stuff to be read out into your wall? It seems you start to like it, you've been led astray. Deceptive displeasure that drives you insane. It's time to change the rules and take over control. The world you used to live in has just come apart, you know. We need it and cannot ignore. This flame of hate that burns his mind creeps after you. He knows you may not like it, so we'll give you more. To be a stuff of fear and allow him to go on. This shift is his displeasure and drives you insane. It's time to change the rules and take over control. The world he used to live in has just fall apart. Pole Soma White usłyszałem jakieś pół roku temu od Zbyszka Szkudlarka, kierowcy rockowego, który woził m.in. Kiev Office i inne projekty, w których udzielałem, i zarekomendował ten zespół jako mieszankę tajemniczej aury, klimatu, rockowych kanonów w najlepszym guście, ale i również nowoczesnej elektroniki. Posłuchałem Zbigniewa i włączyłem płytę, a później okazało się, że sesyjnie będę grał z nimi na basie. Tyle wiem, a resztę niech słuchacze ocenią sami.
Cześć, jestem Hania Żmuda, reprezentuję zespół Soma White. Jeśli chodzi o historię zespołu, to z jednej strony patrząc można uznać, że jest ona długa, z drugiej strony, że jest krótka, bowiem w obecnym składzie, pomijając basistę, istniejemy od około 3 lat. Jak się zebraliśmy w to towarzystwo, to weszliśmy do studia, żeby nagrać materiał, który właśnie dzisiaj promujemy. Wcześniej jeszcze oczywiście troszeczkę ze sobą graliśmy. Nie było to 3 lata temu, że weszliśmy do studia od razu. No i co? No i teraz chcemy się rozwijać. Przede wszystkim grać dużo koncertów i bardzo się cieszymy, że właśnie dzisiaj tutaj będziemy mogli sobie zagrać dla Was. Fotografuję Metropolię od samego początku jej istnienia.
zaczęło się to wszystko od Kamila, który to kiedyś tam zaproponował. Pojawiam się tutaj zawsze trochę przed koncertem, tutaj trochę po koncercie. Bardzo się, tak powiem, angażuję w to wszystko, co tutaj się dzieje. Spotykam się z Kamilem, z zespołami, które tu mają częściej występować, grać. Generalnie jest jakiś tam plan za jakiś czas, powiedzmy, wystawy, która będzie może tych fotografii, tego typu rzeczy. Natomiast sama Metropolia jest jednym z bardziej pozytywnych wydarzeń, jakich miałem okazję uczestniczyć, brać udział, dawać coś od siebie. Bardzo, że tak powiem, dużo energii zabiera mi ona, ale jednocześnie dużo mi oddaje, co powoduje, że każdy z tych koncertów zostaje we mnie na w sumie długi okres czasu i zawsze na kolejne czekam. Często jest to dla mnie duże odkrycie muzyczne, powiedzmy, bo wielu z tych kapel nie słyszałem. Wcześniej na przykład z nikogo nie słuchałem, a moje horyzonty muzyczne po tym roku współpracy z Kazratem bardzo się poszerzyły, znacznie. Takim motorem napędowym jest Paweł Wysocki, nasz klawiszowiec, i Piotr Pastwa, gitarzysta. Nasza muzyka jest, myślę, bardzo trudna do określenia jednoznacznie. Jedni uważają to za atut, drugim może to przeszkadzać, albowiem no, łączymy sporo różnych motywów. Jest z jednej strony dużo elektroniki, ale z drugiej strony pojawiają się też melodie, które gdzieś tam brzmią troszeczkę progresywnie, ale nie tylko. Nie jest też tak, że zamykamy się w jakimś konkretnym gatunku, tylko cały czas szukamy i przede wszystkim gramy tak, jak czujemy i zgodnie ze swoim sumieniem, jeżeli mogę tak powiedzieć.
Także nawet jeżeli chodzi o przyszłość, w sensie kompozycyjnym, nie wiem, czy to będzie jakaś kontynuacja, czy pójdziemy jakąś inną drogą. To się, myślę, niebawem okaże, bo też zaraz będziemy, bo teraz wydajemy płytę i zabieramy się za robienie nowego materiału i zasadniczo nie możemy już się tego doczekać. Be.